Polski z Belgią. Z tej okazji zaprosiłem najmłodszego zawodnika formacji Młyna z podstawowego składu wczorajszego dnia, Aleksander Nowicki. Cześć Olek. Witam, dzień dobry. Czy Oleksandr, jak Kamil Bobryk cię tak po francusku tytułuje? Nie, Aleksander. Aleksandrze. Aleksander po polsku. Olek, powiedz przede wszystkim, bo trochę musiałem cię ponamawiać, żebyś tutaj się ze mną spotkał. Jak zdrowie przede wszystkim, no bo ja oczywiście szanuję, wasze zdrowie jest najważniejsze i tak dalej. Jak ty się czujesz? No bo taki mecz rugby to, no to zawsze jest chyba mocne przeżycie. No, bywało lepiej. Ja też, jak to się mówi, tak w naszym slangu jestem trochę niepobijany, no bo niestety miałem kontuzję. Dopiero od dwóch tygodni wszedłem w trening, więc to taki pierwszy mój był mecz, który trwał dodatkowo 80 minut, więc wszystko boli, no ale to jest wpisane gdzieś w profesję. Pamiętam, że my tak osobiście chyba pierwszy raz gadaliśmy chwilę po meczu w Brukseli z Belgią i tam było, no nie chcę tutaj jakichś dużych słów używać, no lanie, nie lanie, no była dosyć wysoka porażka, natomiast wczoraj zupełnie ten mecz inaczej wyglądał. Ty grasz we Francji, także jesteś na bieżąco, powiedzmy, no, na bieżąco, no jakoś znasz tych zawodników belgijskich, pewnie z tego kręgu francuskojęzycznego i też widziałem, że tam po meczu przybijałeś piątkę z jakimś tam jednym z Belgów. Czym ten mecz się różnił? Czy Belgowie w ogóle zagrali w jakimś diametralnie innym składzie? Bo dla mnie jako tak osoby, powiedzmy, nie do końca tam obeznanej w tym wszystkim tajnikach rugby, ten mecz zupełnie diametralnie inaczej wyglądał niż w Brukseli, a to jest ile? Rok temu? Rok. Czy na pewno Belgowie mają swoje problemy i to widać po ich rezultatach, po tym jak zmienia się drużyna. Ta generacja, która była taką generacją bardzo ciekawą, odchodzi. Młodsza nie do końca wyszła na poziom poprzedniej generacji, więc oni mają swoje jakieś problemy, no ale ta ich drużyna zmieniła się od ostatniego meczu z Belgią. Wiadomo, to jest wiele czynników na to. Tam graliśmy na wyjeździe, tu graliśmy w domu, to też jest troszeczkę inaczej w rugby, to jest czasami tak, zawsze to wziąłem z tej francuskiej szkoły, że ten mecz w domu to jest jednak taki najważniejszy, że można wszystko przegrać, ale w domu to choćby przyjechała Nowa Zelandia, to przegrać nie można. I tak jest tam, choćby nawet jak drużyna przyjdzie top 14 do piątej ligi przykładowo, to jest mecz w domu i oni dopóki są wszystkie kości, wszystkie zęby, to nikt nie odpuści i zawsze ten mecz domowy jest najważniejszy. No właśnie, bo ta wygrana właściwie 27-15, ale to wyglądało tak właściwie, byście spokojni, nie? 18-3 było w pewnym momencie. No i tak jak mówisz, no mecz domowy, było ten doping kibiców, mimo tej późnej pory, które się obawialiśmy, ile ludzi będzie, ale trochę ta publika poniosła. Z dużą rolą twojego taty Jarka, którego pozdrawiamy, miał taką fajną francuską czapkę z pipetą, żeby widać, że synowie we Francji grają, nie można się było pomylić. Nie, no oczywiście zawsze się cieszymy, jak są kibice, jak jest doping na stadionie. Dla mnie troszeczkę szkoda, że my wyszliśmy na tak fajny poziom, niestety jest tak mało kibiców, bo uważam, że to powinno być święto rugby, bo dawno nas nie było na takim poziomie. Szacunek oczywiście dla kibiców, którzy przyszli i nas wspierali, bo bardzo miło z ich strony, że o tak późnej porze, w taki zimny dzień, chciało im się wyjść i zamiast oglądać przed telewizorem, być na stadionie, ale rzeczywiście jeszcze musimy naprawdę dużo pracy my jako zawodnicy, jako związek poświęcić na to, żeby dopiąć, żeby wejść na ten poziom championship. I to jest właśnie jeden też z elementów, że niestety oprawa dookoła meczów, stadion i tak dalej musi, jeżeli chcemy myśleć o czymś więcej, to musimy mierzyć wyżej po prostu. No tak, zawsze, nigdy nie jest tak dobrze, żeby czegoś nie można było poprawić, nie? No bo ten stadion w Gdyni, powiedzmy, no nas na takie standardy w Polsce rugby, no to jest chyba okej. Okay. No, my się zawsze śmiejemy, że tam jest nawet w lipcu zimno, nie? Także to dopiero w lutym, nie? Ale tam dało się wytrzymać, ale o co innego chciałem zapytać. Wiem chyba, jaka będzie odpowiedź, ale zapytam, bo twoja droga życiowa jakby jest znana, wyjechałeś z Polski. Też dwóch zawodników młodych bardzo brał udział teraz w zgrupowaniu. Jeden chłopak 17-letni z Arki, z tego co wiem. Jeden z Łodzi chyba. Oni nie byli przewidziani do gry, no bo oni są nawet za młodzi jeszcze, żeby grać w Ekstralidze, bo to dopiero od 18 roku życia będzie. Ale gdyby oni przyszli do ciebie i zapytali o radę, czy się kopać w tej Ekstralidze naszej przaśnej, czy wyjeżdżać jak najprędzej, czy to są pewne niuanse, że jednak każdy przypadek jest trochę inny? Czy na pewno każdy przypadek jest trochę inny, każdy jest inny, ma inną osobowość i inne priorytety w życiu, ale ja uważam, że trzeba wyjeżdżać, nieważne gdzie.
czasami nawet pojechać do ligi, która jest odrobinkę wyżej od Polski, zobaczyć jak się czuję, czy w ogóle mi się chce być na walczyć o ten poziom pro. I, no ale to jest piękna, nie chcę tam powiedzieć przygoda, ale to jest taki styl życia, no bo przygoda to może być wyjazd na wakacje, a tu mówię, to się poświęca tak naprawdę rodzinę, przyjaciół, wszystko co się ma, zostawia się, bierze się dwie walizki i się jedzie. Czasami tak jak u Kamila ma się o tyle szczęście, że jest jeszcze żona, która to wszystko... Kamila Bobryka, pozdrawiamy. Tak, która jeszcze się spakowała razem z nim, więc on odbiał to w szczęście, ale ja... Może on miał mało rzeczy, to ona mogła dużo wziąć. Ale ja czy mój brat musieliśmy się spakować i po prostu pojechać bez języka, bez niczego i, no i walczyć o swoje. Ale uważam, że to świetna szkoła i polecam każdemu, żeby pojechać, żeby się sprawdzić. Na rok, na pół roku, na 10 lat, nie wiem na ile... Ale jeżeli ktoś chce się poświęcić dla rugby, to uważam, że to jest jedyna droga. Powiedz, czekają nas te mecze z Niemcami. Prawdopodobnie w Gdyni tego jeszcze nie mamy potwierdzonego. Ty będziesz jeśli trener cię powoła, to jesteś jakby w tym, czy jeszcze nie wiadomo? Bo to jest jakby, też z Kamilem o tym rozmawiałem, że to nie wiadomo, czy klub puści, tak? To są tego typu problemy, tak? Zawodnicy w Polsce mają trochę problemy, czy pracodawca ich puści, a... zawodnicy zagraniczni jak ty, no nie wiadomo czy klub będzie na to przychylnym okiem patrzył. No ja niestety apelowałem to już, żeby nie powiedzieć 8 lat temu, że potrzebna jest taka w polskim związku jakaś organizacja czy oddział, który będzie nam pomagał w troszeczkę nawet w znajdywaniu klubów, w kontaktach z klubami. Niestety to jest wszystko na takim mocnym amatorce, my sami musimy rozmawiać z trenerami, sami musimy negocjować nasze wyjazdy, wiadomo, że... No co, przepraszam Olek, że ci przerwę, to byłoby większe szanse, żeby na przykład ciebie puścili, gdyby ktoś ze związku zadzwonił? Znaczy, to nie chodzi o telefon, bo my musimy też wyjść troszeczkę z tego takiego, że ktoś zadzwoni i nas puszczą, nie no, to tak nie działa, to już, no, to są poważni ludzie, tam są poważne budżety i jak my chcemy myśleć, że ktoś zadzwoni albo wyśle jedno pismo i nam się uda, no to... Nie tędy droga. To, lata 90. i bazar dziesięciolecie się skończył. No też były piękne, miały klimat, ale tak, to już tak, dzisiaj jest trochę inaczej, tak, nie? Tak. My jeszcze niestety czasami w niektórych rzeczach dostaliśmy w takim dziwnym świecie. Nie, no, pomiędzy. Tak, gdzieś pomiędzy jeszcze te szalone lata 90. i przemiany. Ja patrzę, mam kolegów czterech z kadry z Rumunii i rozmawiam z nimi, jak wygląda współpraca Federacji Rumuńskiej z naszym klubem. Oni... jak podpisują kontrakt z klubem, to już są rozmowy z federacją, na które mecze pojadą i tak dalej. Ile meczów nie będą mogli grać. Nie wiem, czy federacja z klubem dogaduje się jakoś finansowo, czy federacja płaci jakieś pieniądze. To jest poza zawodnikami, nie? To jest poza zawodnikami. Oni też się tym nie zajmują, bo to nie od nich zależy. Oni są od grania. Więc mówię, to też jest taki profesjonalizm, który my musimy zrobić, bo to jest nienormalne, żeby zawodnicy musieli walczyć o... Bo my jesteśmy postawieni w parszywej sytuacji, bo tak, z jednej strony mamy reprezentację, w której bardzo chcemy grać, no ale z drugiej mamy zobowiązania wobec klubów. Klub, który gdzieś walczy o utrzymanie czy o wyższe miejsca, mówi nam chłopaki, jak my spadamy, to nas nie ma. W sensie możecie sobie brać swoje bagaże i możecie sobie zostać w Polsce. I mówię, z jednej strony mamy zobowiązania tam, bo są ludzie, którzy nam płacą, gdzieś nam zaufali. Z drugiej strony wiadomo, że chcielibyśmy zagrać dla kadry. No nie jest to nic przyjemnego, to jest takie... Sytuacja, jak się tak mówi, powiem, jest taka sytuacja, czasami jest win-win, a to jest taka sytuacja trochę luz-luz, nie? Taka, no nie jest to miłe, bo już to kilka lat przerabiam, nawet jak grałem w Macon, to miałem, w którym negocjowałem nowy kontrakt i prezes mi powiedział, że słuchaj, jak chcesz sobie iść na kadrę, to sobie jedź, ale już możesz do nas nie wracać. Ja mówię, no słuchaj, chcę powalczyć o coś, więc mówię, niestety wyszło tak, że on powiedział mi, albo jest priorytet klub, albo kadra i nie ma, że ty będziesz potem do mnie dzwonił, pisma i tak dalej, mówi, wybieraj. Mówię, zgodziłem się, rękę sobie podaliśmy, powiedziałem, słuchaj, no chcę powalczyć z klubem o coś fajnego, więc powiedziałem, jak mecze się nie będą pokrywały, bo jak się trener zgodzi, będę jeździł na kadrę, ale niestety w innym przypadku, mówię, też cię rozumiem, bo... Płacisz mi już 5 lat i nigdy nie masz z tym żadnego problemu. Też muszę mieć jakieś zobowiązania wobec klubu. No rzeczywiście, to są takie dylematy. No okej, to jest tylko w sumie sport i to są te pieniądze, to nie są jakieś tam sprawy, powiedzmy, zdrowia. Chociaż w sumie też, nie? No chociaż też, bo wiesz, no to jest tak, że ktoś idzie na kadrę, tak na, nie wiem, czy teraz mogę powiedzieć, ale Mateusz na przykład wczoraj zrobił sobie coś z barkiem, jego drużyna miała jakieś tam
przejściowy Mateusz problem. Mateusz Bartoszek, popularny Laska. Dokładnie, więc nie też jest... pozdrawiamy. Oczywiście, mam nadzieję, że to nic poważnego. Oni teraz mają serię bardzo ważnych meczów, Mateusz jest tam kluczowym zawodnikiem, no i też miał jakąś kontuzję, teraz wrócił, jak jeżeli znowu będzie miał kontuzję, to na pewno mu nie pomoże w życiu we Francji, no ale to są koszty też sportu na wysokim poziomie. No właśnie, powiedz mi, nie potrafię niestety, Macron potrafię powtórzyć tego drugiego klubu, niestety no, uciekałem z francuskiego, przyznaję się, bez bicia. Powiedz, jak wygląda, bo to czytałem jakiś wywiad taki z tobą sprzed paru lat, chyba jak byłeś w Macron, to trochę tak przypomina taki zawodowy klub piłki nożnej, tak? Są czasami nawet dwa treningi dziennie, jest wszystko podporządkowane wynikowi, tak? Jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda takie życie zawodowego rugbysty we Francji? I jeszcze jakbyś mógł też wyjaśnić, na który to jest poziom ligowy? To jest trzeci poziom. We Francji było przez kilka lat było takich dużo różnych organizacji. Teraz to się ustabilizowało. Jest Top 14, Pro D2 i National 1, w którym ja gram. To są ligi, które są ogólnokrajowe. Aha. I w naszej lidze jest 14 drużyn w całym kraju, więc my jeździmy po całej Francji. Mamy tam czasami 800 kilometrów. Czy to samolotem może wtedy? Nie, to wtedy samolotem latam, wtedy latamy samolotem. Więc jest to liga profesjonalna, mówię. Zawsze gdzieś marzyłem, żeby wejść na ten poziom taki ogólnokrajowy. No udało się po 11 latach, więc dużo pracy, już były momenty zwątpienia i tak dalej. Ta reorganizacja trochę pomogła. No ale już musimy być na zawodowych kontraktach, no bo mamy mecze w piątki, w soboty, w niedzielę. Treningi się przesuwają, zazwyczaj trenujemy rano, czasami po południu, więc my musimy być 100% oddani klubowi, nie możemy sobie pozwolić już na żadną pracę i to jest piękna sprawa, ale też ma swoje plusy i minusy, jak wszystko w życiu, ale na pewno mówię, wiele lat poświęciłem na to, żeby starać się zagrać w takim miejscu i staram się czerpać z tego garściami, bo to jest coś pięknego. Ale mówimy trochę o tym takim, powiedzmy, półamatorstwie cały czas polskim rugby, ale też żeby nie było tak, powiedzmy, ponuro, bo też się spotykam z różnymi zawodnikami, tutaj siedzi jeden z nich, gdzieś tam z daleka podsłuchuje, ale to jakby nie o nim. Powiedz, czy ty też czujesz, że trochę, powiedzmy, ta otoczka i ta kadra trochę się zmienia na plus, bo nie wiem, tam 3 lata temu był jakiś mecz w Amsterdamie, nie pamiętam, coś takiego było chyba i przed tym gdzieś, chyba Piotrek Zeszutek właśnie wystąpił w mediach, że chcieliby w jednolitych strojach występować, chcieliby, żeby był menadżer kadry i tak dalej. No dzisiaj siedzimy w przyzwoitym hotelu, tak, co chyba tam nie wiem, czy było zawsze regułą. Czy ty dostrzegasz, powiedzmy, że ten jakiś progres jest dookoła kadry, czy to na razie nie chwalmy dnia przed zachodem słońca? Na pewno, znaczy umówmy się, że my zaczynaliśmy z poziomu minus 5, bo to... A dzisiaj jesteśmy na parterze. A dzisiaj jesteśmy w miejscu, które jest normalne. Na pewno jest bardzo dużo pracy. Przede wszystkim, tak jak patrzę, porównuję Francję i Polskę, to jest praca mentalna. My musimy bardzo szybko zmienić swoje złe nawyki, musimy bardzo szybko zmienić swój język, bo niestety my dalej posługujemy się językiem, który jest bardzo nieprofesjonalny. Mówię, my się zajmujemy wszystkim dookoła, tylko nie rugby. A tak jak widzieliśmy po meczach z Portugalią i z Rumunią, to jest, na boisku nikt nie widzi, gdzie spałeś, co jadłeś i tak dalej. Patrzy na to, jak ty grałeś w rugby. I jeżeli my chcemy aspirować do tego poziomu, a ja uważam, że jeżeli się tego podjęliśmy, to nie możemy sobie pozwolić na takie wyniki jak z Portugalią i z Rumunią, bo to są... Ja niestety w tych meczach nie grałem i nie chcę tutaj, broń Boże, nikogo obrażać. Przepraszam, zawodnicy rumuńscy swojego klubu grali w tym meczu? Tak. Trzech zawodników grało. Nie, dwóch, przepraszam, grało. Trzeci był na konsultacji, ale w tym meczu nie grał. Niestety my sobie nie możemy na coś takiego pozwolić i my też jako zawodnicy to musimy zrozumieć. Mi to zajęło ileś lat, my tego czasu nie mamy. Też przyjechałem do Francji i, że powiem, musiałem się w rugby tak naprawdę uczyć od początku. Tych wszystkich małych detali, byłem sam i też wiele razy mi się noga potknęła gdzieś zrobiłem kilka błędów, ale uważam, że mentalnie musimy się bardzo szybko zmienić, bo mówię, na tym poziomie, na którym chcemy być i mam nadzieję, że chcemy, nikt nie będzie, we Francji to się mówi excuse,
chyba po angielsku też. Po angielsku tak, excuse, takie szukania alibi. Nie ma alibi. Po prostu albo się nadajesz, albo się nie nadajesz. To jest poziom zawodowy. I my gramy z drużynami zawodowymi i tam nikt nikogo nie interesuje, czy my się dobrze czuliśmy, czy nie. To niestety jest sport na dosyć wysokim poziomie i my musimy jak najszybciej do tego dojść, jeżeli chcemy, oczywiście mamy ambicje o to walczyć. Ja szczerze nie wiem, jakie nie są ambicje. Nie wiesz, jaki jest plan. Nie wiem, jaki jest plan, jakie są ambicje związku, bo nikt nam tego nie przedstawił. I ja uważam, że my też musimy sobie to jasno powiedzieć, bo to, że udało nam się wygrać z Belgami, fajnie, ale nie ma się jeszcze czym, że tak bawię, podniecać. No tak, przepraszam, Olo, to jest taki wierzchołek góry lodowej, tak? No od tego się nie zmieniło polskie rugby, że wygraliśmy jeden mecz z Belgami, tak? No nie umówmy się, że my też nie pokazaliśmy jakiegoś wybitnego, pięknego rugby, to było takie dosyć sierpniowe rugby, które z ekipą lepszą od Belgów może nie starczyć. I ja też nie wiem, jak my chcemy grać. Nie mam pojęcia, jak ma wyglądać polskie rugby za 10 lat, jeżeli chodzi o... Nie wiem, jak ma wyglądać za 2 tygodnie, ale to jest bardzo ważne pytanie. Musimy sobie zadać pytanie, jak my chcemy szkolić, jakim my chcemy grać systemem, bo mówię, na tym poziomie to widziałeś ostatnie mecze z Portugalią czy z Rumunią. Jeden błąd to jest 7 punktów, a czasami tak. 14, bo ty nie położysz, idzie kontra i zamiast mieć plus 7, masz minus 7. Tam nie ma przebacz, nie? Nie ma przebacz i my musimy jak najszybciej. Ja wiem, że to nie jest nic miłego, bo to jest... To może boleć, nie? To jest presja, To jest rywalizacja, to jest, no ale na tym polega sport. Niestety w sporcie musi boleć cały czas. Najgorsze co jest w sporcie, to jak jesteś w takim ciepłym miejscu, to jest ci gorąco, to uma musi pod kołgierką, to już wtedy jest czas, że jak ktoś chce coś takiego, to że korki na wieszak i... No to w ogóle ciekawe co mówisz, bo ja też jestem tutaj w tym, powiedzmy, w którym mieście funkcjonuję, znam ludzi z Ogniwa, z Lechi, z Arki, to ty widać, że jakby mówisz, że niedopuszczalny jest taki mecz jak z Portugalią czy z Rumunią, a po meczu, szczególnie z Rumunią, było takie poklepywanie się po plecach, a w sumie nie było tak źle. Zdobyliśmy tam najwięcej punktów z Rumunią w historii i tak dalej, nie? Że szukanie jakby tych plusów i każdy się trochę tego spodziewał. Ale faktycznie, no w sporcie nie chodzi o przegrywanie, tak? No, znaczy, powiem szczerze, ja we Francji grałem 11 lat. Opier, to jest mało powiedziane, jak się zdarzyły mecze, gdzie przegrywaliśmy 30 punktami, nawet lepszymi drużynami. Po prostu trener, klub nie może sobie pozwolić na to, żeby coś takiego jak przegrana, a zwłaszcza wysoka przegrana, była odbierana jako nawet minimalny sukces. Nie, to jest sport i to jest sport na zawodowym poziomie. Jeżeli ktoś chce sobie pograć w kosza 3x3 albo w lidze szóstek, spoko. Teraz już 3x3 to jest dyscyplina olimpijska. Przepraszam, ale chodzi mi z kolegami i tak dalej, nie ma problemu. Idziesz, pograsz sobie, wypijesz piwo. My jesteśmy na poziomie zawodowym, chcemy do niego dążyć i jeszcze nie jesteśmy zawodowcami, jeżeli chodzi o finanse, ale w głowie musimy sobie ustawić to, że to jest mecz i wynik, choćby tu przyjechała Nowa Zelandia i jakbyśmy przegrali 60, my się nie możemy z tego cieszyć. Jeżeli my tego szybko nie zrozumiemy w przeciągu tygodnia, to niestety będzie bardzo ciężko. I mówię, to nie jest miłe, ja wiem, że ludzie się może nie zgadzać, ale tak to działa. Ja mam takiego trenera teraz, który jest bardzo, bardzo wymagający. I pamiętam, że mieliśmy jeden mecz, gdzie tam, że tak powiem, wszystko nam nie zadziałało. Awaria busa przed meczem, jeszcze... Piątek 13. Dokładnie, no dramat. I przegraliśmy ten mecz wysoko. Powiem tak szczerze, rano jak przyjechaliśmy w poniedziałek na trening, to... Ja myślałem, że on nas zabije. On zaczął latać flamastry. Przyszedł wiceprezes klubu, który powiedział, że jeżeli jeszcze raz coś takiego zrobimy, to zawodnicy mogą się spakować, on im będzie płacił pieniądze, ale nie pojawił się na boisku nigdy więcej. On im zapłaci, żeby już tu nie przychodzili. I że go nie interesuje, czy oni mają kontrakt, czy nie. On takich zawodników nie chce widzieć u siebie w klubie. I wszyscy to trochę mieli, nikt się nie obrażał. My się spotkaliśmy, potem zostaliśmy sami, powiedzieli, panowie, no... Może być różnie, można przegrać wysoko, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się porażką cieszyć, żeby porażka nas nie mobilizowała jeszcze bardziej do sukcesu. Mimo, że jesteśmy Beniaminkiem, mimo, że gramy z drużynami, które mają 3 razy większy budżet od nas, musimy wyjść z każdym i wściekle walczyć, bo tylko tak w sporcie się do czegoś dojdzie. To ciekawe, to takie niepolskie trochę podejście, nie? Nie ma czegoś też takiego, że jakieś narody mają jakieś cechy, nie, to nie ma co generalizować, nie? Nie narody, tylko u nas, mówię, było przez wiele lat w polskim rugby za ciepło. Tutaj nie było rywalizacji w klubach, nie było rywalizacji, kadra też tak
nikogo nic tak naprawdę nie interesowało, czy kadra będzie pierwsza, czy druga, trzecia. Czy wygra z Mołdawią, czy nie? Tak, wygraliśmy mecz, to było fajnie, przegraliśmy, było mniej fajnie, ale nikt z tego nie wyciągał żadnych konsekwencji. A mówię, jesteśmy na tym poziomie, awansowaliśmy, to musimy przystać. Nie możemy przychodzić na eleganckie przyjęcie, gdzie wszyscy są w garniturach, w klapkach i w dresach. Na drugiej stronie, Olo, ja tu też nie chcę być niczyim adwokatem, ale no też trudno oczekiwać, że rzucimy rękawice Rumunii, no bo Rumunia to jest no 20 meczów, 20 przegranych, tak, na przestrzeni lat w historii, no to, no nie wiem, no ja rozumiem to, co mówisz, tak, dociera to do mnie, natomiast no chyba trudno było oczekiwać innego wyniku tak naprawdę. Czy, powiem tak, musimy oddzielić coś z dwie rzeczy. Wiadomo, że jak przyjedzie do nas Nowa Zelandia, to my z tą Nową Zelandią nie wygramy. Ale to nie zmienia faktu, że my mentalnie musimy być gotowi na to, że nie możemy się cieszyć z czegoś takiego, że przyjechała do nas Nowa Zelandia. My zawsze musimy starać się o to, żeby wygrać, nawet jak ten mecz jest nie do wygrania. A najbardziej, co gdzieś mi się nie podoba, to jest właśnie cieszenie się porażkami. Uważam, że to jest najgorsza rzecz, bo mnie porażka to boli minimum tydzień, a są porażki, które bolą całe życie, bo pamiętam, rok temu przegrałem finał, to dalej jak widzę drużynę z Ren, to po prostu gdzieś tam mnie ściska w żołądku, zaraz jakieś żółcie wychodzą. I na tym polega sport, tylko tak się da pójść w górę. I tylko to musi gdzieś tam od środka nas motywować. Nie wiem, no my straciliśmy 11 przyłożeń w jednym meczu, no nie można mówić o sukcesie w czymś takim. Przepraszam, ja nie chcę nikogo, żeby chłopaki to zrozumieli, ale tak wygląda sport na wysokim poziomie. Nikt nas nie będzie klepał po przegranych meczach. Po wygranych nie zawsze klepią, a po przegranych, za przeproszeniem, jest kop w dupę. Poza tym jest takie też powiedzenie w sporcie, że po wygranych podrzucają, tylko potem nie wiadomo, czy przypomną sobie, żeby złapać, nie? Także to jest... Olo, powiedz, no też podejrzewam, że wiem, co powiesz, ale jak ty się czujesz, jak dowiedziałeś się, że ty jesteś najmłodszym zawodnikiem tego formacji wyjściowej Młyna? No z jednej strony to może fajnie, nie? Poczułeś się młody, poczułeś się młody, no jesteś cały czas młodym człowiekiem, jesteś ledwo po 30, nie? No ale z drugiej strony to trener też wybiera najlepszych, tak? Nie ma co wstawiać z całym szacunkiem, nie wiem, Sylwka Gąski, tak? Który tutaj też się kręci, zawodnika, który tam gdzieś jeszcze niedawno grał w kadrze młodzieżowej, tylko dlatego, że jest młody, nie? Nie grają najlepsi z drugiej strony, tak? Ja jestem tego zdania, nie grają najlepsi, aczkolwiek jakoś tak nie pomyślałem, bo tych chłopaków znam kilka lat i tak zawsze mi się wydawało, że jesteśmy wiecznie młodzi. Ale rzeczywiście wczoraj mi powiedziałeś, że jestem najmłodszy. Tak, wiek to czasami niewiele mówi, ale ja mówiłem chyba gdzieś o tym 2-3 lata temu, że nam brakuje takich młodych wilków, którzy przyjdą, będą gryźć w pięty i też widzę u chłopaków takich młodych, że nie, jest bardzo duży respekt, to jest fajne, ale brakuje czegoś takiej agresji, że przychodzi młody chłopak i on tutaj chce wejść i być królem, a wiadomo, że młodość jest o tyle piękna, że nie zna limitów, a u nas już ja widzę po chłopakach 19-20-letnich, że oni już są gdzieś zamknięci i oni już, no dobrze, jestem rezerwowym, fajnie. Nie będę grał, no trudno, będą grali lepsi. Nie no, masz 20 lat, chłopaku, no walcz, zdobywaj góry, nie? No tak, dokładnie. Młodość ma swoje prawa, czasami ci młodzi są trochę bezczelni, ale no... To jest w sporcie bardzo ważne, bo mówię, no takie stare wilki, które gdzieś już tam wszystko i boli, chodzą, marudzą, to muszą poczuć takiego młodego wilka, który tam będzie ich podgryzał, bo to tylko wtedy ich motywuje, żeby ten tydzień dobrze przepracować. Powiedz jeszcze o sytuacji życiowej, sportowej twojego brata, bo też wczoraj wystąpił, tata na trybunach we francuskiej czapce, także no nie chcę powiedzieć pełnia szczęścia, ale chyba fajnie, nie, z bratem wyjść na boisku, szczególnie, że zupełnie się różni się posturą, nie, Jędrek jest taki, no nie chcę nikogo obrażać, nie z metra cięty, no ale ma 1,73 m, nie, to jest, no, warunki fizyczne, no nie są jego powiedzmy atutem w rugby, nie. Nie, ale Jędrek gdzieś, że tak powiem, się potrafi odnaleźć i w tym meczu myślę, że też pokazał, że ma tego zęba, bo szarżował jak wściekły. Co aż prawda, byłeś sam oloździwiony trochę. Tak, ja to mówię, z nim to różnie bywa, ale jak ma dobry dzień, to potrafi naprawdę fajne rzeczy robić, aczkolwiek tata, jak go zobaczy, to pierwsze co powiedział, no ale jedną szarżę to puściłeś. Tak, nie ma to jak ojcowskie wsparcie, nie? Tak, ale to też jest, mówię, gdzieś tam w formie żartu i mówię, no
ja bardzo lubię grać z Jackiem, bo to jest już młody mężczyzna, który by się fajnie gra, bo on dużo mówi na boisku, stara się dyrygować drużyną, ma fajną wizję gry i gdzieś te swoje niekoniecznie wielkie atuty fizyczne mimo tego potrafi przełożyć na fajne rugby, więc na pewno... On też gra, tak jak ty, jest gra zawodowo, tak? Tylko tym się zajmuje. Czy Jędrek jeszcze pracuje u siebie w klubie, jest takim animatorem i trenuje z dziećmi? No ale tam u siebie w klubie jest jednym z niewielu chłopaków, którzy może się tak bardziej poświęcić rugby, ale on ma jeszcze taką dodatkową pracę w klubie, robi treningi z dziećmi, no ale to jest wszystko w ramach klubu, nie musi chodzić do takiej normalnej... Spędza czas na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu, w biurze musi popracować, wiadomo, musi tam porobić jakieś, bo francuska biurokracja też jest... To na inny podcast. Tak, na trzy może nawet. Ale ja też się tego nauczyłem, że to mimo wszystko jest ważne. W każdym klubie, w jakim byłem, te struktury są zorganizowane i się tego bardzo przestrzega. Mówię, wszystko, patrz na mój klub, Jerkarkał, my jesteśmy obok Toulonu. Tam ogólnie to jest inny świat, ogólnie mentalność jest... A to jest który to jest region Francji? To jest południe Francji, Lazurowe Brzeże, przyjemnie. Przyjemnie, aczkolwiek kiedyś taka refleksja, byłem podczas piłkarskiego Euro w Nicei na jakimś meczu. To taka plaża, ta kamienista nie urwała mi pewnej części ciała, powiem szczerze. No Nicea jest już troszeczkę niżej, Wiery jest, mamy piękne plaże, to jest chyba najpiękniejszy rejon Francji w okolicach Toulonu, więc są wyspy, no jest gdzie się... Ale to papierkowa robota też jest na Lazurowym Wybrzeżu, z tego co mówisz. Też jest, ale właśnie chciałem powiedzieć, że tam jest taka mentalność też, którą byłem troszeczkę zszokowany, bo tam jak wygrasz mecz, to jesteś królem, ale jak przegrasz, to po prostu pamiętam jeszcze... To proszę mi się nie kłaniać. Tak. Nie. Pamiętam z chłopakami z Toulonu, oni mieli taki gorszy okres, gdzieś chcieliśmy złapać na kawę, a oni mówią, nie chłopaki, przepraszam, my nie możemy wychodzić na kawę, bo tydzień temu chłopaki... Bo Francuzi bagietkami rzucać, nie, tak? Tydzień temu chłopaki wyszli na obiad z dziewczynami, ktoś sobie zamówił lampkę wina, poszły zdjęcia do prasy i... We Francji, tak? Lampki wina nie można? Nie, jak wygrywasz, można wszystko. Ale w Toulonie jest tak, że jest albo królem, albo kamieniami, jak wiesz, ze stadionu, więc to też mnie nauczyło bardzo dużo, że... A dlatego tyle tych kamieni na plaży. Dlatego może właśnie tyle tych kamieni na plaży jest. A powiedz Olo, jakie są reguły odnośnie obcokrajowców na takim trzecim poziomie francuskim? No bo ty jesteś traktowany jako obcokrajowiec, tak? Mimo że tyle lat tam siedzisz, czy już nie? Czy jak to wygląda? Na poziomie top 14 Pro D2 jestem traktowany jako obcokrajowiec, ale na poziomie National 1, National 2 i ligi niżej jestem traktowany już jako zawodnik francuski, więc to też na pewno mi pomaga w tym, żeby podpisać kontrakt, bo ta liczba zawodników, to są trzy różne licencje, więc... Trzech zawodników, którzy nie mają licencji francuskiej takiej. Ja już mam tą licencję francuską, więc nas obcokrajowców w drużynie jest chyba z 13, ale z 5-6 jest nadal na tej licencji, więc też musimy nimi troszeczkę żonglować. Ja mam to szczęście, że od jakiegoś czasu już jestem na licencji francuskiej. A wiesz ilu zawodników może być obcokrajowców polskiej ekstralidze? 7, tak? Nie, 5 chyba, 5 w meczu. Natomiast są tam różne, oczywiście to też zajmuje wiele osób, forów internetowych, czy ten jest Ukraińcem, czy Polakiem. No, ja ogólnie wiem, że ty jesteś zawodnikiem, ja to dzisiaj nie chcę na minę pakować, ale... No, możemy rozmawiać o wszystkim, no to też chodzi o to, żebyśmy rozmawiali o problemach, bo jeżeli nie będzie... Też mówię, jest problem, trzeba o tym rozmawiać, trzeba się pokłócić, trzeba wymienić zdań. Uda się może znaleźć konsensus, może nie, może to trzeba odłożyć potem jeszcze na 2 miesiące, przyjdę do tego za 2 miesiące, ale jak my wszystko będziemy nie, to my nigdy nie dojdziemy. No, miał być ten taki sławny kongres polskiego rugby, nie, i tam miało być ostro, miały być siekiery, ale chyba w końcu się odbył, albo się nie odbył, już nie pamiętam. Natomiast tak, jest dużo rzeczy zamiatanych pod dywan. Ja też jak się coraz bardziej wkręcam w to rugby, to ja jestem chyba obecnie na etapie takim, że to Ekstraligę w ogóle zrobić na przykład, nie wiem, bez obcokrajowców, no bo jaka to jest różnica, tak? Że nie grają młodzi polscy zawodnicy, tak? Jakby zacznijmy to od początku, no bo na dzisiaj się emocjonujemy, czy dany zawodnik jest Polakiem, czy Ukraińcem, no to mało ma wspólnego ze sportem, nie? Czy to jest, trochę zaczęliśmy grać o tej papierologii, nie? We Francji coś takiego jest, że tak powiem, niemożliwe, no bo masz tą całą stronę internetową, na tej stronie musisz rzucić wszystkie papiery, twoja licencja. Ktoś to weryfikuje. Ktoś weryfikuje, ktoś się pod tym podpisuje i każdy ma do tego wgląd. Każdy klub może sprawdzić, jak,
I to jest wszystko dostępne. Każdego zawodnika można sprawdzić, ile grał sezonów i tak dalej. Cała jego historia, wszystkie kartki, wszystko. Czy miał kontrakty, kiedy i my jak chcemy pójść na wysoki poziom. Dla mnie to jest... To się dzieje. Nie, przyrzekam, że czegoś takiego to nie widziałem w życiu. Czy my teraz się zastanawiamy, czy ktoś jest Polakiem, czy Ukraińcem. My się tak trochę śmiejemy, że jakby ktoś... Jakby rugby nie było takie trochę w Polsce niszowe, to jakby nakręcić jakiś serial na Netflixa, to jest jakby gotowy scenariusz, nie? Nic nie trzeba wymyślać, tak? Bo to jakby to, co się dzieje, a ja tylko powiedzmy tutaj w Trójmieście jestem, ale też jest dużo różnych ośrodków innych, nie? I tam też się pewnie wesołe rzeczy dzieją, nie? Ale to ja uważam, że to wszystko psuje się od głowy. Tak jak było w kadrze i dalej jest dużo niedociągnięć i przez te, to są te detale. Detale, które widzieliśmy z Rumunią na meczu, czy z Portugalią, czy z Belgami, bo też uważam, że końcówkę zagraliśmy bardzo, bardzo słabo. I tak samo jest na górze, jeżeli my nie będziemy mieli wszystkiego poukładane w odpowiednich miejscach, zawsze będą wychodziły problemy. A problemy mogą się podawać tam, wszystko jest poukładane, bo są sytuacje, których się nie da przewidzieć, nie? Ale musimy, że tak powiem, zniwelować te możliwość błędów, a u nas tego nie ma niestety. U nas jest ktoś, coś, gdzieś, kiedyś, komuś coś powiedział na jeszcze jest słowo na gębę. Co to znaczy na gębę, nie? A po francusku jak jest na gębę? A nawet nie wiem, wiesz. Nie ma takiego słowa, to są mega, mega ciekawe tematy. W końcu się nie dowiedziałem. Czy będziesz... Przepraszam, o tych zawodnikach mieliśmy. Nie, ja nie uważam, że powinniśmy tylko stawiać na Polaków. Uważam, że powinniśmy... Oczywiście trzeba ustalić, ilu tych zawodników ma być. Tak samo uważam, że przepis z młodzieżowcem nie jest najlepszy, bo ja uważam, że nie można w sporcie zwłaszcza dawać czegoś za darmo. Jak ktoś, taki chłopak w wieku 20 lat, on już wie, że będzie grał. Nie, no właśnie on jest młody, on ma do piątku, nie wie, czy on będzie grał, on ma walczyć na każdym treningu, bo to jest rozleniwianie tych chłopaków. I ja wiem, że mamy problemy z młodzieżowcami, ale ja się tak pytam, ile już tak mniej więcej jest ten młodzieżowiec? No z kilka dobre lat, no tam już nie chcę... Ja dalej jestem najmłodszym zawodnikiem w Munie, tak? To coś chyba nie działa, tak mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem, jaka jest twoja opinia na ten temat. No może taka była po prostu koncepcja trenera. Znaczy ja, jak dowiedziałem się, jaki jest skład, no to przyklasnąłem, bo właśnie z Kamilem Bobrykiem siedziałem i on już wiedział, powiedzmy, w piątkowy poranek. No to mówię, kurczę, no to chyba, ja sobie tak pomyślałem, że chyba wystawiamy najlepsze, co mamy, tak? Młynie i jakby, no ten mecz też, powiedzmy, Młyn dla nas wygrał, nie formacja ataku. No też się nie oszukujmy, nie? Czyli wygrywa zawsze drużyna, ale też trzeba sobie powiedzieć, że udało nam się dominować gdzieś Belgów. Zrobiliśmy dużo błędów w autach, w młynach, to też nie był nasz doskonały mecz. Ale Belgowie zrobili więcej. No tak, ale mówię, jeżeli to była drużyna troszeczkę lepsza, to byłoby gorąco. Zwłaszcza, że oni do ostatniej akcji tak naprawdę mieli jeszcze tą piłkę meczową, bo mówię, udało nam się to wybronić, ale jeszcze jakby nam położyli i kopnęli, to mogliby wygrać mecz. No już nie, to by chyba było, jest taki piłkarskie jaja, taki kanał, to chyba były rugbowe jaja, no bo prowadzić 18-3 tam gdzieś na 5 minut. Przed... Nie wiem, czy pamiętasz, był taki mecz chyba Nowa Zelandia, Anglia. Teraz w listopadzie i chyba było coś takiego, że Nowa Zelandia już wygrywała 16-17 i przegrali mecz. Było coś takiego faktycznie, no obyśmy tak... Obyśmy tego nie dożyli, nie? Albo tak, albo byśmy mieli takie problemy, że będziemy prowadzić z Anglią i przegramy w ostatniej chwili. Olo, nie wiem czy liczysz, ja dziś znalazłem, że masz kilkanaście meczów czy więcej w kadrze. Chyba może być więcej, bo to jakieś tam chyba stare są, nie? Ale mogłeś mieć ich więcej, nie? Trochę przez... Nie, na pewno mogę mieć więcej. No ja niestety, tak jak mówiłem wcześniej, w pewnym momencie musiałem postawić, czy będę bardziej dyspozycyjny w klubie, czy w kadrze. No taki był mój wybór. Ktoś się może z tym zgadzać, nie? No ale to że tak powiem, ja muszę sobie wybrać swoją drogę i wiem, że dużo ludzi ja to dziwnie patrzyło, ale też mówię... Tak to jest, no jak ktoś chce o coś walczyć, no to musi być przygotowany na to, że będzie krytyka, że nasze akcje, nasze mecze będą poddane krytyce, nasze zachowania poza boiskiem będą poddane krytyce. Ja wybrałem taką drogę, wtedy też były w kadrze, były zawieruszenia, był trener, może już nie będę mówił nazwiska, zbyt brytyjski, który się bardzo mocno, że tak powiem, nie dogadywałem, bo był dla mnie takim bardzo nieprofesjonalnym człowiekiem i stwierdziłem, że sorry, ale ja za dużo poświęciłem, żeby przyjechać i się bawić w babki z piasku, bo ja mogę sobie przyjechać do Sopotu i to jest fajnie i polepić babki z piasku, ale... Zapraszam. Ale w czerwcu, nie? A nie na zgrupowanie kadry, więc
miałem taki moment, że powiedziałem sorry, dla mnie wiem, że kogoś to może zabolić, wiem, że ktoś się może z tym nie zgodzić, ale powiedziałem, ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby mnie traktować nieprofesjonalnie, bo ja za dużo temu poświęciłem, za dużo treningów robię, nie widuję się z rodziną przez pół roku, żeby ktoś przyjechał i sobie ze mnie robił żarty. No tak, trudno się dziwić. Powiedz, bo do 40 minut się zbliżamy, także słuchacz, to są bardzo ciekawe rzeczy, ale słuchacz też ma jakąś swoją cierpliwość. Tak, jeszcze też mam głos taki po meczu. Nie, to przez ten wysiłek fizyczny na pewno. Powiedz, Olo, w sumie nie wiem, nie wiadomo, czy będziesz brał udział, bo jest tak, mecz z Niemcami jest prawdopodobnie w Gdyni, a potem jest taki final day, tak, jakkolwiek to nazwiemy, w Amsterdamie będą te mecze. Czyli tak naprawdę na dzisiaj nie wiemy, czy ty weźmiesz w tym udział. Niestety ja nie wiem, bo tak moja sytuacja, jeżeli odnosi przyszłego sezonu, nie jest jasna. Nie wiem, czy zostanę w klubie, czy będę zmieniał klub. Ale to mówimy teraz o tych, powiedzmy, najbliższych kilku tygodniach. Najbliższych kilku tygodniach, tak jak mówiłem, niestety tej struktury związkowej nie ma, więc ja znowu będę musiał gdzieś tam iść do trenera, menadżera. To nigdy nie... Ciekawe, to ciekawe, jak też chciałbym zobaczyć, jak wygląda taka rozmowa, to musi być ciekawe, nie? Jeszcze tak wygląda, jakby ktoś przyszedł z takiego troszeczkę ubogiego kraju i tam, no wiesz, czy tam mógłbym dostać 5 zł więcej, nie? Tak to niestety wygląda. Nie jest to miłe na pewno, bo mówię, my nie jesteśmy od tego, żeby się tym zajmować i my jak chcemy pójść na poziom profesjonalny, to musimy to zrozumieć, że zawodnicy nie są od rozmów z klubami, od tego jest związek, od tego są ludzie, którzy zarabiają pieniądze i to nie najgorsze. I gdzieś, nie wiem, ciężko mi na tym teraz powiedzieć. Też straciłem 6 meczów przez kontuzję, więc ja też na pewno chcę wrócić do gry w klubie, bo mówię, walczyłem 11 lat o to, żeby się znaleźć na takim poziomie, więc kurczę, no wiesz, my gramy naprawdę już z fajnymi firmami i dla mnie taki... Jak latasz po całej Francji, to trzeci poziom ligowy, to powiedzmy, nie brzmi jakoś tak mega ekskluzywnie, ale no jeśli to jest liga z całej Francji, czy Francja to jest kraj rugby jest na drugim miejscu tam, nie? To na pewno są fajne rozgrywki, nie? Nie, no wiesz, to są drużyny, które mają budżet po 5 milionów euro, więc to już są takie naprawdę solidne i też to są bardzo solidne firmy, bo jest Narbonne, Dax, to są mistrzowie Francji byli, to są drużyny, które jeszcze 15 lat, czy Bourgois, to są drużyny, które jeszcze 15-10 lat temu to tam niejaki pan Chabal grał i walczył o laury w Europie, więc mówię, jedzie się na stadiony, gdzie jest stadion na 10 tysięcy ludzi, czuć tą historię. To jest też czegoś, co mi strasznie brakuje w Polsce. U nas zupełnie tego nie czuć. Mówię, my gramy o Puchar generała Maczka, wybitnej postaci dla naszego kraju. No i takiej postaci, którą się można naprawdę chwalić na całym świecie. Kurczę, my się zajmowaliśmy wszystkim, tylko nie tym. Znaczy, chodzi mi o to, że my nie budujemy takiej naszej historii. My się zajmujemy tym, czy chłopaki, robimy filmiki, czy chłopaki podnieśli 100 na klatkę, czy 150. Kogo to interesuje? Mówmy, pokażmy ludziom, że rugby to jest właśnie ta kultura, historia. Mi brakuje tego, że przyjeżdżamy na kadrę, nie ma starszych zawodników, że oni nie są zapraszani, że dzień przed meczem nie przyjdą, nie zjedzą z nami kolacji, że my nie wiemy, kto grał na pozycji numery przykładowo 7-10 lat temu. Ja chciałbym, żeby na przykład co każdy mecz ktoś przyszedł, nam opowiedział, gdzie grał, gdzie był, co zrobił z kadrą. Obawiam się, Olo, ja też uwielbiam historię, ale obawiam się, że ty jesteś chyba wyjątkiem, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy wielu zawodników by chciało, tych młodszych szczególnie, nie mówię tych po 30, czy by chcieli na przykład, Grzegorz Kacała to jest jakby już top, nie? Ale czy chcieliby słuchać, kto tam grał na dziesiątce kiedyś tam w Polsce? A może to jest dobry pomysł? Nie wiem, dzisiaj świat poszedł właśnie w kierunku tych TikToków, filmików takich krótkich. Ja też jestem jeszcze parę lat starszy od Ciebie. No ja też już tak nie ogarniam do końca, o co tam w tym chodzi. Ja bym chętnie też posłuchał, tak? Czy to może nawet jak ktoś nie chce posłuchać i na początku mu się nie będzie podało, to musi się tego nauczyć, bo na tym też polega rugby, że ta historia jest żywa i jak... Znaczy to tak, on nie chce słuchać, ale jak pojedzie do Anglii na Twickenham, to wszyscy są tym zauroczeni, nie? I mówią, Boże, jak tu jest pięknie. No ale to się zaczyna od takich małych rzeczy właśnie, że wiesz, kto grał w kadrze 100 lat temu, wiesz, kto miał najwięcej meczów, wiesz, kto był kapitanem przez ileś lat. Sorry, Kamil gra 50 mecz i on nawet nie dostał koszulki ze związku. Wiesz, co mam na myśli? To jest skandal. Powinien mieć wygrawerowaną koszulkę, powinien przyjść Stasiu Więciorek, który ma najwięcej meczów, który był przez wiele lat kapitanem, powinien mu wręczyć, powinien, no...
No tylko tak się buduje coś, no to... A to nie są jakieś wielkie rzeczy, tak? No chyba każdy wiedział, że Kamil ma 50 mecz. Właśnie zastanawialiśmy, czy co on mówi, tam coś chyba będzie, tak nie chciał o tym gadać. No nie, no to powinna być... Widziałem, że podrzucaliście go, to też niełatwa sprawa, bo to jest kawał chłopa, nie? Tak, tych serów francuskich. Nie, no to ja teraz jestem w szoku, nie? Że nie dostał koszulki nawet, nie? Mówisz, to jest taki człowiek, który w tej kadrze... 20 lat chyba, czy nawet już tak, 21. W 2004 bym debiutował, tak? 20 lat. 20 lat, no to mówię, no to jest legenda, chłopak, który wiele pokoleń chłopak. No, grał jeszcze jak Jaś Urbanowicz tam grał, tak? No to parę lat temu, nie? No więc mówię, to powinien być taki idol to dla młodych zawodników. Kamil powinien być na piedestale tego wszystkiego. I my się powinniśmy chwalić kimś takim, no ale mówię, no to niestety... To są te detale. My niestety nie mamy siedziby polskiego związku. Mówię, my musimy to. Ja patrzę troszeczkę przez siebie. Ja, żeby dojść na poziom zawodowy, potrzebujemy 11 lat. My nie mamy 11 lat, więc musimy robić wszystko jak najszybciej. I mówię, to. Ja wiem, że ludziom się to nie będzie podobać, ale tylko wytykanie błędów. Jeżeli się zadowolimy byle czym, będziemy zawsze na byle czym. Musimy iść do góry. Zobacz sobie nawet na reprezentację Francji i tak dalej. Tam po meczu z Włochami, którzy mimo wszystko, że wygrali, tam przez tydzień to była taka jazda, ale to była taka jazda, że to było, ja czegoś takiego dawno nie widziałem. Tam zawodnicy byli wyzywani, sztab był wyzywany, ale przypomnę, że oni chyba nie przegrali z 13 meczów. I my też musimy do tego dojść, że niestety, ale musimy zrozumieć, że krytyka w sporcie jest bardzo ważna i musimy zacząć budować naszą... tożsamość. Na naszą tożsamość z całym szacunkiem tutaj dla sztabu i tak dalej. Dla mnie też jest nienormalne, że my tak bardzo posługujemy się językiem angielskim. Jesteśmy w Polsce, jesteśmy reprezentacją Polski. Ja bym wymagał od tego, żeby sztab komunikował się z nami w języku polskim. Mówiłem to kiedyś, jak był poprzedni trener, że nie wyobrażam sobie tego, żeby trener nie miał nauki języka polskiego, bo to jest brak szacunku tylko do nas, jako do kraju. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy drużyną z podwórka, tylko dostajemy pieniądze z ministerstwa, dostajemy pieniądze podatników i my musimy ich reprezentować. I to też mi o to chodzi. Musimy też zrozumieć, skąd my mamy pieniądze na to, żebyśmy mogli być w takim hotelu jak tutaj. To są pieniądze z podatników. Ludzie na to płacą, żebyśmy my ich prezentowali. Dlatego przez szacunek do nich my nie możemy się zadowalać porażką 60 punktami albo tym, że ktoś się nie nauczy naszego języka polskiego. Musimy zmienić jak najszybciej nasze myślenie. Ja właśnie, gdyby tak nie wyszło to z rozmowy, to właśnie bym powiedział, że właśnie rugbyści dbają o historię, bo na przykład, nie wiem, Ogniwo ze Skrow gra tam o puchar jakiegoś tam poległego człowieka na Ukrainie, tak? Skras z Juwenią gra tam o puchar królów i tak dalej. Ale faktycznie, no, jeśli Kamil Bobryk nic nie dostał, no to jest bez komentarza. No i w ogóle nie wiem, jak to spuentować. Natomiast tak, no Polska nie grała w Pucharze Świata, ale też mam jakąś historię, tak? Tak jak mówisz, no Stasiu Więciorek na tym meczu, no to jest jakby, to jest abecadło, nie? Ja mówię tak, trenera Stasia tak wrzuciłem, bo mówię... No, nie, on ma najwięcej meczów. Ale jest mnóstwo, no jest trener Darek Komisarczyk, trener Marek Płonka... No akurat byli na meczu, bo są stąd. Trener Kopyt, naprawdę ktoś mógłby jeszcze... Zresztą mówię, no, mi strasznie tego brakuje, bo ja pewnie kiedyś też będę stary. I to teraz za 20 lat. Może te stare dziadki mnie nudzą, ale jak będę starym dziadkiem, chciałbym przyjść i żeby ktoś mi poklaskał, nie? Więc my musimy też, młodzi zawodnicy, patrzeć na to, że nawet jak ktoś przyjdzie i nie do końca nam się podoba to, co mówi, to postawmy się w jego miejscu. No on dla tej koszulki, dla tego orzełka oddał wiele, ma wiele pięknych wspomnień, chce się tym podzielić i kurczę, no dla mnie to jest piękna sprawa. Jak ja widzę człowieka z pasją, który potrafi opowiadać o meczu w 74. To... Jak wygraliśmy z Włochami ten sławny mecz w 79. Ale widzisz... To... A gdzie ty grałeś? Ja grałem z Włochami. Przepraszam, ale to jest piękne, to jest to, co buduje sport. I mówię, my już mamy tą historię stolecia polskiego rugby. No, za to powinien ktoś dostać niedługo kopa w tyłek. Bo dla mnie to jest skandal. Przyrzekam szczerze, że jak ja zobaczyłem, jak wyglądają obchody Polskiego Związku Rugby, to zebrało mi się na wymioty, bo to było brak szacunku dla wszystkich, bo ja uważam, że ten mecz powinien się odbyć na fajnym stadionie, powinniśmy zaprosić, zwłaszcza, że już awansowaliśmy w Ligę Wyżej, to było wiadomo mniej więcej od roku, to powinien być taki prawdziwy nasz pierwszy test mecz z fajną drużyną, nie powiem stopu, ale gdzieś w okolicach 20 miejsca
Kogoś mocy nie Holandia, tylko gdzieś tam wyżej, nie? Gdzieś tam wyżej, właśnie zrobić taki dwudniowy, zaprosić dziewczyny, niech dziewczyny zagrają. Nie chciałbym ich dziewczyn obrazić, ale zaprosić też jakąś fajną prezentację, niech dziewczyny nawet zagrają w przerwie. Pokazać je, no bo one zrobiły. W przerwie, to muszę ci przerwać. W przerwie to one już grały, teraz one już są tak mocne. Ale nie wiesz, co mam na myśli, to tak rzuciłem w przerwie. Chodzi mi o to, żeby. Tak, żeby one też brały w tym udział. Tak. Czy żeby one przed mecz, żeby. Mówię w przerwie, bo wydaje mi się, że przerwa byłaby takim fajnym. Wiesz, jak to jest czasami. Okay. Przed tak. meczem jest. A one grają 2x7, tak. 2x7, czy nawet zagrać raz 10, żeby tam właśnie byli wszyscy kibice, żeby wręczyć im fajny medal, żeby wyjść w tym do ludzi. Nie może być tak, że my sobie organizujemy jakąś śmieszną imprezę w fajnym hotelu. No nie no, jak chcemy być profesjonalni, no to niestety musimy tych wszystkich ludzi, którzy 100 lat budowali lub w Polsce, zaprosić. Oni muszą być na stadionie, oni muszą mieć zrobione zdjęcia, muszą dostać proporczyk, muszą dostać medale jakieś, tak? Medal, wszystko. Muszą być pochwaleni, musimy się nimi pochwalić na świecie, a my robimy raz, że nasze przygotowania były dosyć dziwne dla mnie, bo my już powinniśmy się przygotowywać od tamtego roku i taki mecz jak z Walią to powinniśmy zagrać w czerwcu zeszłego roku, żeby już wiedzieć, z czym się będziemy jeść. A my tak naprawdę nie spotykaliśmy się przez 6 miesięcy. Pojechaliśmy do Walii, zagraliśmy z jakąś drużyną, jak się okazało, mocno średnią, bo tam wygrywaliśmy, mówię, jak ktoś przyjeżdża i dostaje, jakaś drużyna przyjeżdża i wrzuca 40 tak z marszu komuś, no to umówmy się, jest drużyna nie najwyższych lotów. My niestety powinniśmy zagrać 3 ciężkie mecze, takie jak Rumunia, Portugalia, już 8 miesięcy temu, 4 miesiące temu, zrobić mecz, nie wiem, 11 listopada. To nie było pogoda nie aż taka może piękna. Nie, ale teraz są takie obiekty w Polsce, że naprawdę zrobić fajny mecz 11 listopada, zagrać, nie wiem, Stonga, przy oni byli, byli All Blacks. To byłoby coś, nie? To byłoby coś i to byłoby obchody stulecia polskiego rugby. Zrobić dwudniowy taki coś takiego. Mówię, my się cały czas zadowalamy tym takim dziadostwem, no to dla mnie to jest dziadostwo. I dopóki my tego nie zmienimy i dopóki dalej się nie będziemy, przestaniemy klepać po plecach i mówić, no fajno, no może mogło być lepiej, no ale no też mogło być gorzej, no. Olek, to mega to wszystko ciekawe, ale chyba już 40 to plus, plus doliczony czas. Z kolacją, tak. Z obiadem, przepraszam. Aleksander, dla przyjaciół Olek Nowicki, najmłodszy zawodnik we wczorajszej formacji Młyna. Dziękuję Ci serdecznie, ogromna była przyjemność pogadać na gorąco po meczu. Dziękuję i tak, żeby może skończyć przyjemnie, to gratulacje dla chłopaków i dla sztabu, no bo zostawiliśmy dużo zdrowia, ale to jest dopiero jakiś tam pierwszy mały kroczek. Tak apeluję przynajmniej do nas, żebyśmy się za bardzo jeszcze nie cieszyli, bo jeszcze mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia, ale fajnie, że udało się wygrać, bo to zwycięstwa też trzeba doceniać. Zwłaszcza z takim rywalem jak Belia, z którym wiele lat dostawaliśmy, że tak powiem, w plecy. W sumie na początku zapytałem, czy ta Belgia była inna, już nie pamiętam, co powiedziałeś, ale to już... Ale wiesz, jak to jest. Belgia to Belgia, nie? Belgia to Belgia, wynik idzie w świat. Też trzeba sobie teraz opowiedzieć. Otóż to, Olo Nowicki, jak to było w takim filmie, jeszcze to ja byłem młody, był taki film Psy i tam na koniec mówiła taka dziewczyna, strzała Olo. To ja mówię, strzała Olo. 17 odcinek Rozmów o Rugby. Dziękuję bardzo, bądźcie zdrowi, do usłyszenia.